Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk i zapraszam Was na test kamery HyperX Vision S. Specjalnie w przywitaniu nie użyłem słowa internetowa, bo ogólnie jest to webcam według HyperX-a, natomiast urządzenie to nie ma wbudowanego mikrofonu, więc no samo w sobie jest w zasadzie bezużyteczne. Musicie mieć do tego podłączone jakiekolwiek inne urządzenie rejestrujące Wasz głos. No to tyle tytułem wstępu, teraz rzućmy okiem na pudełko. Klasyczne HyperX-owe, biało-czerwone, dość sztywne. Dobrze zabezpieczone wszystko w środku, no i sama kamerka, która też jest dość ciężka, sprawia wrażenie takiej, która łatwo się nie uszkodzi. Poza kamerą mamy już na niej zresztą zamontowaną taką magnetyczną osłonkę, która zapewni Wam znacznie lepszą prywatność. Możemy po prostu w ten sposób sobie ją magnetycznie zaczepić. Ponadto 180-centymetrowy przewód USB typu C oraz no, odrobinka papierologii w postaci Quick Start Guide'u. Niestety, zarówno na stronie producenta, jak i w instrukcji obsługi w Quick Start Guide nie znajdziemy zbyt wielu informacji na temat no, takich technicznych danych o Vision S. To, co jest nam podane i co sprawdziłem, że tak powiem, na własnej skórze, to fakt, że kamerka może nagrywać w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, ale z powodzeniem możemy tę rozdzielczość zmniejszyć do 1080p i 60 klatek na sekundę. Zyskujemy wtedy znacznie większą płynność przy no, nieco mniejszej szczegółowości i ostrości obrazu. Są jeszcze niższe rozdzielczości w razie czego, więc można nam troszeczkę sobie tego opuścić. Dodatkowo mamy aplikację HyperX, która pozwala dostosować pewne ustawienia. Pokażę ją nieco później. Z tego, co producent nam jednak podał, to przede wszystkim jest tutaj czujnik Sony Starbiz IMX415 8-megapikselowy. Dzięki któremu no, możemy skorzystać z takich opcji jak na przykład autofokus, ale bez problemu możemy ostrość dostosować sobie ręcznie z poziomu właśnie aplikacji. Kamerka nagrywa w polu widzenia 90 stopni, czyli no, powiedzmy dość szeroki kąt tutaj łapie i jest naprawdę fajnie regulowana, jeśli chodzi o płaszczyzny fizycznie, czyli po prostu na tym zawiasie. Po pierwsze mamy, jak sami widzicie, ten uchwyt na monitor, na ekran, na laptopa, na cokolwiek, który po pierwsze kręci się w zasadzie na 90 stopni razem z kamerą. Po drugie, no, całkiem nieźle możemy go dostosować również w tych łamanych płaszczyznach. Jeśli Wam to nie wystarcza, na spodzie jest również montaż do gwintu 1/4 cala. Spoko, myślę, też opcja. Fajną rzeczą również jest dbanie o prywatność. Tutaj HyperX dorzuca nam magnetyczną zaślepkę, która bardzo fajnie, intuicyjnie wskakuje na miejsce i wtedy po prostu fizycznie blokujemy możliwość podglądania przez kamerkę. Idąc dalej, mamy też diody tutaj, które wyświetlają nam informacje na temat tego, czy kamerka w danym właśnie momencie rejestruje obraz, czy nie. To też jest ważne, bo wystarczy rzut oka, żeby wiedzieć, czy coś tam się dzieje, czy ktoś nas podgląda, czy jakaś aplikacja w tym momencie patrzy, czy też nie. Tak naprawdę to jest niestety wszystko, co wiemy z specyfikacji technicznej. Resztę będę Wam demonstrował w następnym ujęciu na dwóch kadrach. Jeden z naszego aparatu, drugi właśnie z Vision S. No i takie króciutkie ujęcie ze stanowiska w domu. Więc rzućmy okiem. Raz. No dobrze, a więc tak wygląda ten podstawowy kadr z HyperX Vision S. Mam na sobie słuchawki, bo kamerka nie ma wbudowanego mikrofonu. Musicie o tym pamiętać, więc dźwięk zbiera w tym momencie HyperX Cloud Wireless 3. To jest akurat ustawienie w moim pokoju takie domyślne. W tym momencie przy najmocniejszym świetle, jakie mam w tym pokoju, czyli zwykłe, duże, LED-owe żarówy dwie z jasnym, chłodnym, ciepłym, z jasnym, chłodnym odcieniem światła. Teraz zgasimy górne światło i zobaczymy, jak będzie na samej lampce nocnej. A więc tak to wygląda na lampce nocnej z włączonym z tyłu oczywiście telewizorem, tak jak w poprzednim ujęciu. No tutaj już widać, zrobiło się takie przyjemne, różowawo-pomarańczowe światło. No dużo też daje właśnie ten obraz z tyłu. A że telewizor jest 75-calowy, to on dość mocno wpływa na to, co wyświetla się, że tak powiem, Wam w kamerkach, bo no,
Niestety, duża powierzchnia i dość mocne światło zmienia dość mocno obraz rejestrowany przez HyperX-a. No ale wciąż wygląda to naprawdę nieźle. Mimo iż w pokoju jest naprawdę dość ciemno, to kamerka stara się utrzymywać 1080p60. Wychodzi to dość płynnie, chociaż już może nie idealnie, z lekkim szumem. No niestety tutaj już te warunki oświetleniowe zdecydowanie są gorsze. Teraz zobaczymy, jak będzie na wyłączonej lampce nocnej. Teraz tak naprawdę w pokoju nie ma żadnego światła poza włączonym z tyłu telewizorem, no i monitorem, który jest przede mną. W dalszym ciągu ma to naprawdę niezły klimat. Kamerka radzi sobie znacznie lepiej niż mogłem przypuszczać. No, płynność ruchu tutaj może już odrobinkę jest no, mniejsza, ale wciąż wygląda naprawdę nieźle i też ten szum nie jest jakiś wybitnie duży. Teraz wyłączymy telewizor, zobaczymy, co będzie na samym monitorze i samej kamerce. No, dajmy jej chwilkę. No i teraz tak naprawdę mamy już kompletną ciemność w pokoju. Nie świeci się nic, tak naprawdę nic by nie dało się tutaj rozczytać. O, już pojawiają się jakieś pierwsze, większe szumy, ale kamerka jeszcze próbuje to odzyskać, no ale widać, że tutaj brakuje jej troszeczkę punktu zaczepienia. Przy autofokusie oczywiście, bo zaraz przejdziemy do oprogramowania, w którym można sobie to regulować ręcznie. W każdym razie, no, na kompletnej ciemności już tak łatwo kamerce nie jest, ale ważne i godne podkreślenia jest to, że wciąż jest ten obraz naprawdę płynny. Wracamy do światła i zrzućmy okiem na oprogramowanie. No dobrze, to jest jedyny sposób, jaki udało mi się ustawić skuteczny do rejestracji jednocześnie aplikacji HyperX Ingenuity oraz tego, co rejestruje kamerka, o właśnie tutaj, HyperX Vision S. Aplikacja prosta na ten moment, ale już widzicie, dwa sprzęty mam. Są to również moje słuchawki HyperX Cloud 3 Wireless, które zyskały fajne opcje dzięki tej aplikacji. Polecam, między innymi czas pracy na baterii, auto turn off, no i kilka ustawień dźwięku. Polecam, jeśli ktoś ma sprzęt HyperX-a i wspierają tę aplikację, warto się temu przyjrzeć. No ale wracamy do kamerki, bo mamy tutaj kilka podstawowych ustawień. Przede wszystkim w prawym górnym rogu mamy opcje, w których możemy sobie wybrać rozdzielczość nagrywania oraz liczbę klatek na sekundę rejestrowanych. Mamy oczywiście maksymalnie 4K 30 FPS. No my i tak renderujemy filmy w 1080p, więc nie będę w ten sposób nagrywał materiału źródłowego, ale tutaj do zabawy aplikacją możemy w ten sposób. Jak widzicie, jest obraz bardzo ostry już tutaj w tym momencie, jest super. Sprawdzamy sobie po kolei wszystkie opcje. Przede wszystkim mamy tutaj opcję kadrowania. Jeśli klikniemy sobie ludzika, to możemy sobie spokojnie zbliżyć na te trzy predefiniowane odległości kadru, ale możemy też sobie je dość swobodnie, po prostu myszką klikając, ustawić. Dodamy może, no nie, w sumie niech się nagrywa w takiej pełnej rozdzielczości, niech będzie tak jak jest. Autofokus, który w tym momencie działa całkiem nieźle, ale proszę zobaczyć, jeśli chcecie sobie ustawić go na sztywno, to bardzo fajnie, normalnie jak w obiektywie aparatu możemy sobie tę opcję wybrać. No dobrze, na razie stawimy może na takim wycentrowanym na mnie. Mamy autoekspozycję, która dobiera nam automatycznie kolory. No teraz jak widzicie, jest to wszystko takie trochę jakby zbyt skontrastowane i jest zbyt ciemno na mojej twarzy. Włączenie autoekspozycji może troszeczkę za bardzo aż rozjaśnia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby suwaczkami sobie to we własnym zakresie optymalnie dostosować. Mamy również automatyczny balans bieli, czy światło ma być raczej zimne, przesadziłem oczywiście, czy ciepłe. Ja zawsze byłem zwolennikiem lekko bardziej chłodnego światła i kolorów, więc ja bym zostawił tak, ale damy na razie na automatyczne. No i dodatkowe tam kilka ustawień HDR-a między innymi, no ale w Windowsie to działa tak na razie średnio. Kompensację niskiego światła, jeśli mamy trochę ciemno w pokoju, ja w tym momencie mam akurat włączone to maksymalne oświetlenie, ale kiedy wyłączycie sobie oświetlenie, możecie bez problemu tym troszeczkę software'owo to podbić. No i kompensację tła. Jak widzicie, efekt jest zauważalny gołym okiem. Także bawiąc się troszeczkę tymi ustawieniami, naprawdę można sobie tę kamerkę jeszcze bardziej dopracować i dostosować pod siebie. Także oprogramowanko myślę, że nie jest oczywiście niezbędne, ale warto je
zainstalować. Ustawiliśmy HyperX Vision S no mniej więcej w miejscu naszego drugiego kadru, więc ten kadr jest właśnie z HyperX Vision S, tamten z naszego Lumixa GH4. Macie mniej więcej porównanie, jak to wygląda. Zdecydowałem się jednak, że nagramy to ujęcie w 4K 30 klatkach z Vision S i ja po prostu sobie je troszeczkę przeskaluję w programie do montowania. W ten sposób po prostu uzyskuje się lepszą jakość obrazu na tej kamerce. 1080p, mimo iż jest fajne i płynne, to niestety brakuje mu trochę szczegółowości. No i cóż, nie będziemy tu za długo się rozgadywać. Zacznijmy od tego, że kamerka, tak jak wspomniałem na samym początku, nie ma wbudowanego mikrofonu. Jest tylko urządzeniem rejestrującym wideo. Więc gdyby nie to, że w aparacie mamy teraz podpięte nasze mikroporty, to po prostu dźwięku by nie było. Niestety uważam, że jest to duży minus w cenie kamerki, gdyż kosztuje ona od 650 zł, to jest naprawdę sporo i żeby jakiegokolwiek podstawowego mikrofonu do dogadania się nie było, uważam, że to jest bardzo duże niedociągnięcie. I idziemy dalej, jeśli chodzi o jakość obrazu. No tak jak wspomniałem, w tym 1080p jest to lekko rozmazane, ale jednak płynne, więc zależy kto co preferuje, na czym bardziej Wam zależy. To można sobie dobrać. W 4K z kolei obraz jest naprawdę ładny, szczegółowy. Autofokus działa dość dobrze, może nie rewelacyjnie, bo czasami na przykład koncentruję się bardziej na pudełku z napisami niż na mojej twarzy, ale to jest tylko na potrzeby nagrania ustawione właśnie w autofokusie, żeby Wam pokazać. Natomiast normalnie przez... Doman, jak tam łapie fokusa? Przez kamerę, a raczej przez aplikację, którą możemy do kamery zainstalować, możemy sobie to ustawić na sztywno i wtedy naprawdę ta jakość będzie utrzymywana bardzo wysoka. Warunki oświetleniowe naprawdę nieźle rekompensowane przez kamerkę. To muszę przyznać, bo testowałem sobie u siebie w różnych źródłach światła. Jedno z dużego światła takiego LED-owego na dwie duże żarówy, drugie ze zwykłej lampki nocnej, trzecie tylko z telewizora i monitora. No sami widzieliście mniej więcej, jak to wygląda w poprzednim ujęciu, ale kamerka radzi sobie z tym całkiem nieźle. Po pierwsze kompensuje zbyt duże odblaski, po drugie potrafi rozjaśnić tło, kiedy tego potrzeba. Po trzecie, no nadaje naprawdę fajnego klimatu, kiedy jakiś tam telewizor daje duże kolory. Teraz przygasiliśmy nasze lampy w studio. Jest tylko dzienne światło, którego akurat do tego pomieszczenia dużo nie wpada. No i sami widzicie, jak to mniej więcej wygląda, czy zmiany jakieś są duże, czy nie. Teraz zasłonimy jeszcze całkowicie obraz dla testu, a raczej okno. No i mamy taki półmrok w pokoju, powiedzmy, że. Kamerka jest w trybie automatycznym bez uruchomionej aplikacji, więc zobaczycie sami, jak sobie teraz poradzi. Natomiast no, jest to wszystko, myślę, dość w porządku. A w sytuacji, kiedy ustawicie sobie bardzo ładny kadr z fajnymi światłami delikatnymi z tyłu, z dobrym oświetleniem Waszej twarzy, no to naprawdę potrafi zarejestrować obraz bardzo ładny. Uważam jednak, że to wszystko jest nieco za mało w cenie 650 zł. Oczekiwałem po prostu, że ta jakość obrazu będzie lepsza w każdych warunkach, przede wszystkim w 1080p 60 klatek, że będzie wbudowany mikrofon, czego też zabrakło. No i no, niestety, ale na ten moment ja bym poczekał, żeby ta cena spadła, bo myślę, że spokojnie podobne jakościowo kamery z mikrofonami kupicie za około 300-350 zł. Na plus dużo możliwości instalacji, ustawienia kątów. No ten bardzo szeroki kąt nagrywania, który możemy sobie ewentualnie wykadrować w aplikacji oraz to, że przewód USB typu C na USB duże jest wypinany od kamerki, dzięki czemu jest ona bardziej mobilna, można to spokojnie sobie też przewód wykorzystać do czego innego. Także no, urządzenie jest dobre, ciekawe, ale ma niestety spore niedociągnięcia, których ja w cenie 650 zł no, bym po prostu nie przełknął i takiej kamery na ten moment nie kupił. HyperX Vision S to urządzenie dla streamerów, którzy i tak mają dobry mikrofon osobno, fajne oświetlenie gdzieś z tyłu i ładnie skomponowany kadr. Na pewno nie jest to urządzenie dla, nie wiem, podstawowego użytkownika wideokonferencji czy jakiegoś początkującego streamera, no bo po prostu sporo rzeczy mu brakuje przy naprawdę wcale nie niskiej cenie. Z Wami dzisiaj Burzyk, do zobaczenia. A to jeszcze o, zobaczymy czy tu coś się... Sfokusuje? To są ciężkie obiekty, ale... No, nawet łapie fokusa. Ale powinno łapać, także to akurat działa całkiem dobrze. HyperX Vision S na kanale Gitr.